Warto zastanowić się nad tym, jakiej muzyki słuchamy za kierownicą. Czy powinniśmy słuchać muzyki jadąc rowerem, na przykład, bo możemy podejmować bardziej ryzykowne decyzje wtedy. Wiem, że w dana marka serwuje muzykę bardzo głośną, na przykład, że jest ta przestrzeń, która nie do końca będzie mi odpowiadała. I wtedy, jakby wiem, również jako naukowiec, że zadziała mechanizm ucieczki. Wiele osób jeszcze sobie, że tak powiem, dowala, słuchając nieodpowiedniej muzyki, bo po prostu nie, nie mieli świadomości tego, że muzyka, której słuchali, pogłębia ten, ten niekorzystny stan. Cześć, dzień dobry, witam, ja jestem Szymon Adam, a to jest ZAIKS Akademia Podcast. Przypominam na starcie, że ZaX Akademia to również portal edukacyjny, link w opisie tego materiału lub odcinka audio, jeśli słuchacie nas audio. Dzisiaj mamy e, zaszczyt, w zasadzie ja mam zaszczyt, e, rozmawiać ze specjalnym gościem, specjalną gościnią, e, wyjątkową osobą, panią doktor habilitowaną Sylwią Makomaską. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Mm -hmm. Znaną, lubianą politolog, a w zasadzie bardziej muzykolog. muzykolog um, zajmuje się pani psycho. No właśnie, i tu się zaczyna problem. I tu się zaczynają problemy. W każdym razie muzykologią, wpływie muzyki tła na zachowania konsumentów, też jakby psychoterapią muzyczną. Muzykoterapią, tak. Muzykoterapią. To jeśli może Pani opowiedzieć o zakresie, żebym ja też nie mieszał, o zakresie swojej działalności, zainteresowań i, i tego, czym się Pani zajmuje. No właśnie. Przedmiotem głównym moim zainteres moich zainteresowań jest psychologia muzyki. I psychologia muzyki to jest bardzo szeroki temat. Dlatego, że dotyczy on tego, w jaki sposób muzyka może wpływać na człowieka, i w ramach samej psychologii muzyki jest wiele różnych y, takich subpodobszarów. I ja nie czuję się specjalistką we wszystkich tych obszarach, natomiast rzeczywiście tematy, które są mi najbliższe, to zaczynając od mojej pracy doktorskiej, to między innymi tematyka słuchu absolutnego. Czyli jest to temat, który wiąże się właśnie z psychoakustyką, z psychologią poznawczą. Natomiast w ostatnich latach szczególnie interesuje mnie problem tzw. społecznej psychologii muzyki i między innymi pojawia się tutaj w tym obszarze wątek relacji między muzyką, marketingiem a zachowaniami konsumenckimi. Przepięknie, jakby z, z, zebrała Pani te, ten, te moje chaotyczne, chaotyczne myśli. Trochę też celowo tak zacząłem, żeby, żeby Pani mogła wejść na, na, pełnej, na, na pełnej mocy w, w, w zebranie tego. Natomiast przygotowując się do tej rozmowy. Pomyślałem sobie o takim pytaniu, które muszę, muszę pani zadać na początku. Jak to się dzieje, że się w ogóle można czymś takim zajmować? <grym, <grym, myślę, że to nie jest jakby ścieżka taka mm, życiowa, która gdzieś, nawet idąc na, na, na studia, jest, jest oczywista. W sensie, jak to w pani dojrzewało, skąd się, skąd się to wzięło, jakie jest takie tło właśnie tej, tej, tej pani ścieżki? No właśnie, to też jest bardzo długa droga do tego tematu, bo kiedy zaczynałam studia muzykologiczne w Warszawie, to byłam jednocześnie uczennicą szkoły muzycznej drugiego stopnia na, na miodowej, tej słynnej miodowej. Mhm. I szczerze mówiąc, jak kończyłam miodową, zastanawiałam się, w jakim kierunku pójść. Wybrałam muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. I właściwie na pierwszym roku już spotkałam mojego guru, jeśli chodzi o kwestie naukowe, czyli profesora Andrzeja Rakowskiego, który zajmował się właściwie jako jedyny na muzykologii kwestią psychoakustyki muzycznej. I dzięki niemu właściwie zaczęłam takie badania laboratoryjne, które były prowadzone w Akademii Muzycznej. I tam powstała moja praca magisterska, później praca doktorska. I jak już byłam na studiach doktoranckich, to na jednych z zajęć ze studentami zaczęliśmy rozmawiać na temat muzyki w, miejscach, w miejscu sprzedaży. I to był fakultet właściwie taki, taki powiedziałabym zajęcia, które gdzieś tam były takim dodatkiem do tych studiów muzykologicznych i, ja wtedy za wiele nie miałam do powiedzenia na ten temat, szczerze mówiąc, i zaczęłam się zastanawiać w ogóle, czy ten temat był podejmowany. I tak się stało, że znalazłam osobę, która zajmowała się tym tematem na Uniwersytecie w Londynie, na Rochampton University, i trafiłam na staż podoktorski do profesora Davida, Davida Hargravesa, który zajmował się wówczas społeczną psychologią muzyki. I właściwie od tego wszystko się zaczęło. On pokazał mi tak naprawdę trochę inny sposób patrzenia na muzykę, na to, w jaki sposób ona funkcjonuje w sytuacjach takiego dnia codziennego, w życiu codziennym. I to, muszę powiedzieć, był taki przełomowy dla mnie moment. I po powrocie postanowiłam, że ten temat będę zgłębiać, ale nie było prosto, <laughs> dlatego że muzykologia polska była wówczas nastawiona na historię muzyki. I było bardzo trudno zdobyć jakikolwiek grant na tego typu badania. Właściwie w Polsce funkcjonuje takie myślenie trochę post-adornowskie, że muzyka tła to jest coś jak dym z papierosa, prawda, i nie warto się temu w ogóle przyglądać w sposób naukowy. Co do zasady był to zły rodzaj muzyki. Co do, co do zasady, muzyka klasyczna, postrzegana, słuchana w filharmonii, na przykład. E, była czymś, czym muzykologowi wypadało się zajmować. E, więc ta dro droga była bardzo trudna, ale w końcu udało się w końcu. E, mm, Zdobyłam grant, mogłam prowadzić swoje badania. Myślę też, że studenci też poszli trochę za tym tematem i rzeczywiście zaczęłam do siatki zajęć muzykologicznych wprowadzać takie przedmioty, które dotyczyły na przykład funkcjonowania muzyki w komunikacji społecznej. Także rzeczywiście ta droga nie jest oczywista, prawda, Bo, ale jest to po prostu też spowiązane z tym, że od zawsze muzyka była w moim życiu. Natomiast może w pewnym momencie właśnie podjęłam taką decyzję, że niekoniecznie będę artystą, który, muzykiem, który będzie instrumentalistą, który będzie funkcjonował na tej scenie muzycznej, ale że po prostu zajmę się tym sposób bardziej taki naukowy. To jest y, wspaniała historia. <głos> <głos> Dobrze, to po kolei. Czy myśli Pani, że skoro w Londynie już szybciej o tym pomyśleli i że tam jakby znalazła Pani jak, 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 jakąś formę wsparcia i zrozumienia w, w, w Pani zainteresowaniach? Y, czy to wynika trochę z tego, jednak, że jesteśmy państwem no, postkomunistycznym, mieliśmy, mieliśmy cały ten ciemny okres. Y, słusznie miniony, w którym no jednak w ogóle nie było przestrzeni na rozmowy, na rozwijanie tego, tego typu obszarów, a jednak Zachód tą świadomość wykształcał szybciej, czy może ona zawsze tam była? Jak pani tutaj ocenia tą różnicę między Polską a no, tym właśnie na przykład Londynem? No, myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, które wiąże się z takimi realiami gospodarczymi, jakie, jakie były w Polsce. Gdzie tak naprawdę, jak popatrzymy na obrazki z czasów PRL-u, to jednak jest nie walka o konsumenta, ale po prostu jest walka o towar i gdzieś tam te kolejki, kartki to jest coś, co, co kojarzymy najbardziej z, z miejscami sprzedaży w, w Polsce ówczesnej. Natomiast już wtedy w, w tym tak zwanym świecie zachodnim, nazwijmy to, zaczęła się ostra walka o konsumenta i właściwie już od lat 60. XX wieku zaczęto myśleć o tym, w jaki sposób konstruować miejsca sprzedaży, w jaki sposób budować atmosferykę miejsca sprzedaży, żeby właśnie ten konsument przychodził, żeby był lojalny wobec danego miejsca. I właściwie cała tutaj koncepcja marketingu, która wywodzi się od ojca marketingu Filipa Kotlera, to jest właściwie taki, taka dyskusja na tym, jak to miejsce zbudować, żeby wyjść jakby poza ten produkt. Czyli badacze i w ogóle praktycy doszli do wniosku, że tak naprawdę wyprodukowanie produktu to nie wszystko tylko ten produkt musi być w odpowiedni sposób obudowany. I stąd między innymi wzięła się koncepcja marketing mix, prawda? Mamy tutaj e, te słynne literki 4P, czyli mamy product jako pierwsze P, price, prawda, to drugie P, place, czyli miejsce i wreszcie promotion, prawda, jako, jako to czwarte ogniwo. Czyli jakby już wtedy, już w latach 60. XX wieku o tym myślano w świecie zachodnim. I druga sprawa jest taka, że Rzeczywiście, w, zarówno w, w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych, już mocno działały takie firmy, które zajmowały się dostarczaniem muzyki do miejsc publicznych. Chociażby słynna firma Muzak. Jej historia to właściwie już lata 30. XX wieku. I wprowadzanie muzyki najpierw do miejsc pracy. A później stopniowo zaczęto wprowadzać muzykę tła do przestrzeni takich komercyjnych. I to są już lata 30 xx wieku, prawda? Czyli. czyli I w Wielkiej Brytanii, w Stanach Wielkiej Mówię tutaj o Stanach Zjednoczonych, bo muzak wywodzi się oryginalnie ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast. W czasie II wojny światowej na przykład w Wielkiej Brytanii pojawił się taki program, który był nadawany przez radiostację BBC. On się nazywał Music While You Work, czyli chodziło tutaj o sytuację, że Wielka Brytania dołączyła do II wojny światowej. Chodziło o to, żeby zmobilizować pracowników w miejscu pracy. Czyli były nadawane specjalne audycje dedykowane do miejsc pracy. Ja tutaj tak trochę może różne wątki mieszam, ale to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, że ta psychologia przemysłowa ściśle wiąże się z rozwojem audiomarketingu. Mhm. Ale też z kondycją gospodarczą państwa, prawda? Tak, tak. Bo to też jakby warto zauważyć, że mówimy o tym wszystkim, dlatego, że ktoś kiedyś wynalazł płytę gramofonową i ktoś wynalazł gramofon i jakby formę rejestrowania w ogóle dźwięków, że ta muzyka przestała już być tylko granym na żywo, przeżyciem, w filharmoniach, nawet na ulicy, czy gdziekolwiek. Ale ludzie mogli to trochę zabrać do domu za, za, za sobą i ten żuczek, który y, zrobił ten szalak i można teraz produkować te płyty, te płyty, y, no, jest to pewnego rodzaju rewolucja, która się wydarzyła też na początku XX wieku i y, jak pani mówi, że 1930 rok, to myślę sobie, że szybko. W sensie szybko już do tego doszli, że ktoś o tym pomyślał, ktoś miał tą refleksję, że będzie można tą muzykę tła umieszczać, że będzie można jakby spróbować przynajmniej to, to lepiej podawać, no bo jeszcze nikt nie myślał o telewizji, prawda? Jakby nie było w ogóle tego środku, środka przekazu, a później to zaczęło postępować. I yy, wydaje mi się, że, że tutaj rysuje się ta zależność, że na Zachodzie, gdzie te, te technologie były wymyślane, szybciej wdrażane. I nie było obarczenia politycznego powojennego w postaci komunizmu. Tam mogło się to rozwijać szybciej, a my jesteśmy trochę tak w długim ogonie tego, tego, tego myślenia i odbywania tej, odbywania tej refleksji, bo w Polsce jakby ist, funkcjonuje, istnieje taki pogląd, taki mit społeczny, że no, muzyka tła no to muzyka do windy, że to trochę nie ma znaczenia, prawda? A jest to w w mojej opinii jest to bzdura, a jak rozumiem, pani potrafi też pewnie to udowodnić. I jest to też duży taki kwantyfikator, jakby muzyka tła. No bo co to znaczy? To jest jak muzyka, muzyka z windy, muzyka, którą gdzieś tam słyszymy, czy nie wiem, taksówka przejeżdżająca po ulicy, która ma akurat otworzoną szyby, to też jest muzyka tła, czy taki, takie przeżycie gdzieś może, może to, to zmienić? Albo nie wiem, ktoś, kto mieszka na powiślu i ma e, otwarte okno wieczorem i tam stoi po prostu grupka ludzi, która, która puszcza. Muzykę ze swojego gatunku, której nigdy wcześniej ten, ta osoba nie słyszała, to też może mieć jakiś wpływ, czy to też jest muzyka tła? Więc, jakby, to jest moje pytanie. Czym tak naprawdę jest muzyka tła w, w Pani rozumieniu, w, w rozumieniu naukowym? Tak, to jest bardzo dobre pytanie i właściwie to jest całe dobre pytanie. Jest Pan świetnie przygotowany. Rzeczywiście jest tak, że możemy powiedzieć, że każdy rodzaj muzyki może być muzyką tła. I teraz z takiego naukowego punktu widzenia wszystko zależy od tego, gdzie ta muzyka się lokuje, jeśli chodzi o nasze pole uwagi. Jeśli muzyka lokuje się w centralnym polu uwagi, tak się fachowo to nazywa, to wówczas ona jest przetwarzana w sposób taki świadomy, aktywny, rzeczywiście taki mocno refleksyjny. Natomiast właściwie każdy rodzaj muzyki może... Być ulokowane na tak zwanych peryferiach uwagi słuchowej, odbiorcy. I wtedy staje się to, taki rodzaj muzyki staje się tłem. Aczkolwiek właściwie ten termin muzyka tła to jest taka kalka językowa z języka, z języka angielskiego. I to jest to tak zwane background music, które nam się kojarzy właśnie z produktem muzyka, bo rzeczywiście tutaj znowu jakby sięgam do historii było tak, że Muzak był pierwszą firmą, która produkowała muzykę tła, bo to nie była muzyka oryginalna, tylko była to muzyka specjalnie przygotowana na potrzeby różnych miejsc po to, żeby właśnie stanowiła tło. Czyli były to zazwyczaj covery jakichś znanych utworów, przeprasowane, że tak powiem, gdzie rzeczywiście te wszystkie takie cechy indywidualne dla muzyki były usuwane, e, czyli nie mogło być nagłych zwrotów akcji, musiała być wyraźnie zaznaczona linia melodyczna. E, chodziło o to, żeby odpowiednie instrumentarium też, e, też e, zastosować. Muzyka ta była pozbawiona słów, bo specjaliści od muzyka uważali, że jak zaczynasz słyszeć słowa, to zaczynasz słys słyszeć w słuchać właściwie, a nie słyszeć. Czyli, że słowa e, wzmagają myślenie. A nie do końca o to chodziło w przypadku produktu muzaka. Także to ja może tu się, tu się mm -hmm. wetnę, bo to już mówiłem w tym podcaście o tym. Jestem prostym studentem filozofii, i to, czego się dowiedziałem z, w wyniku mojej pasji, to właśnie ten, ten podział, że w ogóle języki kultury. Wiersze, czy filmy, czy muzyka, one jakby się różnią. W sensie muzyka, jako muzyka, w sensie utwór muzyczny, jako kompozycja bez słów, może jakby tylko wyrażać, nie może opisywać, nawoływać i tak dalej. Jest jakby tylko do słuchania i przeżywania wewnątrz. A w momencie, w którym jest to utwór już słowno-muzyczny, no to tak jak pani mówi, że już człowiek zaczyna słuchać. O co tam chodzi, w sensie zaczyna chcieć rozmawiać z tym, z tym co, co, co słyszy, i jakoś wyciągnąć z tego ten przekaz, o, ten opis jakiejś emocji, jakiejś sytuacji i, 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 i tak dalej. I cieszę się, że człowiek z tytułem naukowym potwierdził moje. No ale brudzie. tutaj się z panem nie zgodzę, niestety, bo, bo mówimy tutaj właśnie o różnicy między tak zwaną muzyką absolutną mhm. i co może y, znaczyć muzyka absolutna, i jednak okazuje się, że muzyka bez słów też jest w stanie te różne znaczenia y, y, no, po prostu transmitować, tak Aha. mówiąc fachowo. Czyli to też nie jest tak, że tylko i wyłącznie muzyka ze słowami jest w stanie wzbudzać, powiedzmy wywoływać, przenosić takie znaczenia wyższego rzędu bo wcale tak nie jest. To znaczy i właśnie tutaj jest ten powiedzmy myślę taki e, taka zagwostka, jeśli chodzi o muzykę, że mówimy tutaj o właśnie takiej niewerbalnej komunikacji muzycznej. Oczywiście jak są słowa, to jest łatwiej te znaczenia wyłapać. Natomiast w przypadku muzyki, która właśnie jest tym niewerbalnym systemem komunikacji, jest to wiele trudniej i też e, łatwiej e, Zaburzyć te granice między takim oddziaływaniem fair w sensie etycznym a manipulacją? Właśnie, właśnie, bo do tego zmierzałem. Cieszę się, że też pani to bo zmierzałem do tego, że. że... Jestem niezwykle rad z tego, że człowiek z tytułem naukowym to w jakiś sposób potwierdził, ale chciałem zadać pytanie, czy na pewno tak jest, bo być może właśnie Pani praca naukowa i Pani dokonania być może odkrycia, które, które będą mogły to zmieniać, być może tylko wywrócą ten stolik, bo w pewnym sensie było to postrzegane w ten sposób, ale no właśnie po to się bawimy w to wszystko <laughs> i dlatego dzisiaj rozmawiamy, dlatego pani, dlatego pani pracuje, dlatego my staramy się o, opowiadać o tych rzeczach, że żeby jednak podnosić tą wartość muzyki, bo muzyka tła jest kojarzona właśnie z tą muzyką produkcyjną, bo, bo ktoś ją wyprodukował, bo ktoś stara się zrobić coś, co brzmi jak jazz, bo ktoś, chce zrobić muzykę do poczekalni w przychodniu u dentystki, czy, u, czy nie wiem, czy w jakiejś kwiaciarni, chociaż nie wiem, czy tam są poczekalnie, ale no rozumiem Pani, o co chodzi, że ktoś, ktoś kupuje jakąś całą bazę hurtem, bo to brzmi jak jazz, to brzmi jak ktoś tam, ale to chyba nie o to chodzi w tej zabawie, bo to... Mam taką śmiałą hipotezę i, i chciałbym, żeby Pani też jakoś, jakoś to zweryfikowała. Czy jest tak, że Muzyka oryginalna, śpiewana przez człowieka, który wiem jak się nazywa, wiem jak wygląda, wiem jakie grał koncerty, wiem z kim współpracował, wiem jaka stoi za nim po prostu historia. Czy ta muzyka jest jednak dużo skuteczniejsza jako muzyka tła, niż muzyka właśnie produkcyjna, która dzisiaj może być zastępowana i produkowana jakby przez AI, po prostu generowana, I jak dojdziemy do tego, żeby to generować, ren renderować w dobrej jakości, to, to, to pewnie znowu będzie jakiś, jakiś zasyp, ale. Głęboko wierzę w to, że lepiej jest puścić piosenkę Dawida podsiadło i za nią zapłacić. W sensie licencję w zaliksie, i móc ją puścić. W, oczywiście, Dawida Podsiadło stawiam jako przykład, który gdzieś tam wszyscy znają, lepiej jest wziąć to, bo jesteś kojarzony wtedy z dobrą muzyką, z dobrym dźwiękiem, miejscem, w którym po prostu fajnie jest być. Czy tak jest? No właśnie. I tutaj znowu zaczynamy taką. Otwieramy ogromną szufladę z napisem właśnie audio marketing, czy też Sonic Branding. I teraz oczywiście pytanie jest następujące: co chcemy osiągnąć jako, jako nadawcy? I odpowiedź na to pana pytanie nie jest wcale taka prosta, bo rzeczywiście jest tak, że nadawcy. Czasami może zależeć tylko i wyłącznie na takich bardzo prostych rzeczach. Czyli na przykład e, przykładowo w centrum handlowym nadawca chce po prostu zwiększyć przepływ klientów. E, I teraz wykorzystując takie bardzo proste mechanizmy, jak mechanizm wodzenia akustycznego. Nie będzie tutaj właściwie istotne to, jaki to jest gatunek muzyczny, czy to jest właśnie oryginalna muzyka, czy to jest muzyka wygenerowana przez sztuczną inteligencję, tylko będzie ważny ten bit, tak? czyli, czyli chodzi tutaj właśnie o, to, o takie dostosowywanie parametrów fizjologicznych do właściwości muzyki. Natomiast, jeśli nadawcy będzie zależało na wzbudzeniu na przykład jakichś e, skojarzeń, e, czy na sięgnięciu na przykład do jakichś wspomnień, e, wywołaniu uczucia nostalgii na przykład, no to wtedy rzeczywiście muzyka oryginalna e, myślę, że ma większą wartość i jest w stanie e, osiągnąć takie bardziej zaawansowane cele. I e, ja tutaj jestem daleka od tego, żeby, żeby jakieś powiedzmy złote środki dawać i, i rozwiązania na wszystko, bo oczywiście wszystko zależy od tego, jaki cel nadawca chce osiągnąć. Natomiast faktem jest, że muzyka może być z jednej strony e, wykorzystywać tak zwany mechanizm ukierunkowanej stymulacji, czyli jest w stanie oddziaływać w bardzo taki prosty, przewidywalny sposób na emocje na właśnie na parametry fizjologiczne e, słuchacza e, może również wywoływać odpowiedni nastrój, czyli ten słuchacz może się na przykład zarazić tym nastrojem, który jest wyrażany przez muzykę. I to są jakby powiedzmy te takie proste e, działania, natomiast w sytuacji kiedy chcemy wywołać bardziej zaawansowane reakcje kiedy chcemy odnieść się do tego indywidualnego bagażu doświadczeń danego słuchacza, no to wtedy muzyka oryginalna jest tutaj bardzo ważna i musimy pamiętać o tym, że w przypadku kultury masowej, a przecież w takiej kulturze funkcjonujemy, też istnieje coś takiego jak właśnie ta pamięć zbiorowa, czyli na przykład kiedy pomyślimy na przykład o nie wiem Champions League, to od razu mamy na myśli Gdzieś tam w, w głowie ten dżingiel, który kojarzymy, właśnie, z tym wydarzeniem sportowym. Mimo tego, że to jest muzyka, która gdzieś tam oryginalnie w ogóle była. Do muzyki klasycznej no to właśnie, zaraz jeszcze tak, przejdziemy. Tak, tak. Także tutaj no, wiele różnych takich ciekawych zależności jest. Ja jestem zdania, i właściwie te moje badania też to pokazują, że. Tak naprawdę y, muzyka, która gdzieś tam jest w tle, która jest na peryferiach uwagi y, słuchowej odbiorcy, ona jest w stanie te wszystkie efekty y, y, osiągnąć. Mhm, tak, tak. Słyszę, co pani mówi. Chciałbym tak się upewnić i uporządkować, bo. Prowadzę ten podcast też to znaczy nie, nie bez powodu, bo jakby trochę przepracowałem w marketingu, trochę kampanii zrobiłem, trochę synchronizacji na moim koncie jest. Oczywiście nie moich utworów, żeby nie było jakby bardziej z ramienia agencji, pośrednika i, i tak dalej. I wiem, jak to działa, w sensie w tym marketingu na przykład, że w momencie, w którym jeden klient robi kampanię z muzyką tak zwaną ze stoka, Czyli kupioną na mocy, zapłacił 20 dolarów licencji za całą bazę i po prostu może sobie, może sobie tam przebierać. I widzę różnicę między kampanią z taką muzyką, a kampanią, w której e, klient włącza niskie ceny albo. <grywka> No. S są po prostu takie sztandarowe, a propos tej psychologii, takiej tłumu społecznej, są takie sztandarowe przykłady, które, które każdy zna i każdy wie, kto to śpiewał i każdy wie, co to był za klient i o co tam chodziło. E jeśli ten sam brand, ten sam nadawca e komercyjny zrobi reklamę z muzyką, która jest... Zastępowalna przez każdą inną muzykę z tego gatunku, bo może sobie wybrać jeden z 50 tysięcy innych utworów z tej bazy, to nikt nie wie o tej reklamie. I to jest efekty tej kampanii są po prostu dużo gorsze tak na samym końcu. I prowadzę ten podcast, dlatego że głęboko wierzę w to, że muzyka. Oryginalna, zrobiona przez człowieka, wynikająca z jego przeżycia, z jego refleksji, z jego wrażliwości, zawsze będzie działać dużo lepiej w każdych warunkach. To jest moja <grywka> zuchwała teza, niż muzyka zrobiona przez człowieka, który chciał ją tylko wrzucić do bazy. I wiem, że. Jakby jest du, dużo takich osób, które po prostu robią tą muzykę w ten sposób. Na zasadzie wrzucę 50 kawałków, i może któryś no, zażre kolokwialnie, kolokwialnie mówiąc. I ja na przykład słyszę to, że tam jest muzyka z, z jednej czy z drugiej biblioteki Royalty-Free. I jakby, no nie, chcę jakby, nie chcę korzystać w ogóle z czegoś takiego, bo uważam, że jeśli robię cokolwiek w życiu, to chcę to robić dobrze zawodowo. Jeśli chcę to robić dobrze, to chciałbym być uzupełniony muzyką w tle, która jest dobra. Mhm. Tak, i tu mówimy o tej, powiedzmy, jakości środowiska, w ogóle akustycznego, które nas otacza. I to jest rzeczywiście też taki bardzo ważny problem, który no bardzo dużo mówi się ostatnio o ekologii, ale te, jest również taki obszar jak ekologia dźwięku e, i, i rzeczywiście tutaj z jednej strony są oczywiście te cele nadawcy, to co chce dana firma osiągnąć, dana marka co chce osiągnąć, ale też musimy pamiętać o tym, jak się w tym wczy, w wszystkim ten słuchacz będzie czuć. I pan tutaj właściwie podziela moje poglądy, że, że to nie chodzi o to, żeby byle co <grybujesz> brzęczało nam w tle, tylko żeby rzeczywiście zadbać o, o jakość tego tła dźwiękowego, bo to, że my jako słuchacze w ogóle lubimy, żeby coś nam grało w tle, to, to jest rzeczywiście rzecz czy też taka cecha, która jest warunkowana antropologicznie. Dlatego, że cisza kojarzy nam się z brakiem bezpieczeństwa i właściwie badania pokazują, że milczeć to możemy tylko z osobami, które dobrze znamy i to jest też taki bardzo myślę znany i Odczuwany przez nas case, że jak siedzimy gdzieś w poczekalni, to, to po prostu no, sięgamy po telefon albo, no nie wiem, bierzemy gazetę do ręki po to, żeby rzeczywiście się czymś zająć i ta cisza jest po prostu czymś takim niepożądanym. Więc generalnie ta muzyka tła jest taką odpowiedzią na, na taką potrzebę, żeby jednak wypełnić tą ciszę, natomiast też nie chodzi o to, żeby wypełniać byle jak. Także ja tutaj się zgadzam w 100% z pana opinią. Bo wyszliśmy od tego, <grym> że muzyka potrafi wyrażać, i tak jest, no taki pogląd funkcjonował w podejściu w ogóle do języka kultury, do różnego rodzaju semioforów. I ja zacząłem się zastanawiać nad tym, bo ja chodzę do Barbera, w którym leci muzyka klasyczna, i myślę sobie, chodzę tam dlatego, że tam leci muzyka klasyczna. Że jakby to nie jest tylko wyrażenie. Oni jakby mnie kupili tym, oni jakby mnie przekonali. Ta muzyka potrafi przekonać, prawda? I bardzo się cieszę, że rozmawiamy, bo widzę w Pani pracy naukowej dużo, dużo taką nadzieję i chciałbym jakby ją też obserwować, żeby, żeby, żeby gdzieś, to, gdzieś to podawać dalej, bo wydaje mi się to nieprawdopodobne, że można zmienić postrzeganie, można powiedzieć, muzyki dźwięku, ale to jest jakby. Całej, całej przestrzeni wokół nas, bo my cały czas jesteśmy w jakiejś muzyce, w trochę zagłośnie szumiącej klimatyzacji. Ja tak słyszę, że okej, okay, ona ma jakiś rytm, bo się nachyla, na, nachyla pewnego rodzaju skrzydełko i ja, ja też jestem w jakiejś muzyce teraz. Jakby pani w pewien sposób intonuje swoje zdania i jakby też, też, to, też to płynie. Tak, ale pan jest też specyficznym słuchaczem, to znaczy... Przywiązuje Pan uwagę do takich detali i myślę, że w ogóle cały nurt ekologii akustycznej, można by powiedzieć, że Pan jest takim doskonałym produktem ekologii akustycznej, że ma Pan po prostu bardzo wysoką taką wrażliwość słuchową. Ja zresztą mam podobnie, ale to. Pewnie też wynika z jakichś powiedzmy takich zawodowych no tutaj doświadczeń moich. Natomiast niestety jest tak, że w przypadku większości odbiorców nie do końca jakby jest ta świadomość, tak? I myślę, że w ogóle te moje badania powinny, mam przynajmniej taką nadzieję, że jest to takie odczarowanie, powinno być to takie odczarowanie mitu, że właściwie ten słuch to... Ale no właśnie, bo, na bo, nie, 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 bo słowo klucz, my. świadomość, tak. że, bo rozmawiamy o świadomości, czy ktoś jest świadomy tego, że jest, chodzi w jakieś miejsce, bo słyszy tam lepszą muzykę, w sensie oryginalną muzykę. Przepraszam, że kwalifikuję, ale dla mnie jest to po prostu lepsza muzyka. I... To trochę nie chodzi o to, czy ten człowiek to rozumie, tylko jeśli jesteś y, właścicielem jakiegoś miejsca, jakiegoś, y, jakiejś marki, jakiegoś, y, nie wiem, produkujesz jakiś produkt i możesz ubrać go w muzykę, dopełnić muzyką, to sama świadomość tego, że dobrze, jakby poświęcony czas i, i dobry wybór tej muzyki zwiększa twoją, Twoje szanse na po prostu zarobienie więcej pieniędzy na samym końcu, bo to trochę o to chodzi daje ci przewagę, bo to nie, ty nie, ty jakby nie, powinno cię interesować to, czy dany klient rozumie to, że tutaj przychodzi, bo słucha muzyki klasycznej, tylko ty, jako człowiek, który chce zarabiać na swoim biznesie, powinieneś ją napędzać dobry, dobrą, dobrą muzyką, prawda? Tak, ja tutaj się zgadzam. Wygrywają bo... te brandy, wygrywają mm -hmm. te marki, które to rozumieją. Jeśli angażujesz do reklamy swojego, nie wiem, już mówię o jakimś abstrakcyjnym, bardzo wąskim przykładzie, do re reklamy swojego serialu Brodkę, a nie AI, to wygrywasz, bo to jest ten serial, w którym śpiewała Brodka. Tak, ja, ja tutaj się z panem zgadzam, że z jednej strony mówimy o świadomości odbiorcy, ale też myślę, że kampania, y, którą y, w ostatnim czasie prowadzi ZAIX, y, właśnie ta muzyka napędza biznes, y, to jest też taka próba uświadomienia y, nadawcy. Mamy tutaj na myśli, mam tutaj na myśli na przykład właścicieli jakichś drobnych... Y, punktów usługowych, że muzyka, warto właśnie inwestować w muzykę, warto inwestować w muzykę, która e, jest dobra pod względem jakościowym, bo rzeczywiście będzie miało to wymiar taki e, Takich korzyści, I to, i to z jednej strony są oczywiście takie korzyści finansowe, ale z drugiej strony też korzyści, które są może niemierzalne, takie na przykład właśnie jak lojalność. Ten przykład, o którym Pan mówił, że Pan wraca do, do tego miejsca, to jest właśnie bardzo dobry przykład na oddziaływanie muzyki w sensie takim długofalowym. I rzeczywiście jest tak, że. My, jako odbiorcy, my, jako konsumenci, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, co nas przyciąga do danego miejsca. Bardzo często mówimy o tak zwanym marketingu doświadczeń, czyli o tym, że są jakby w danym miejscu kreowane takie doświadczenia, które są wyjątkowe, które, których nie zapominamy tak szybko. I właśnie muzyka jest tutaj takim elementem, który jest w stanie te właśnie takie wyjątkowe doświadczenia marketingowe zbudować. I wcześniej, można by powiedzieć, w badaniach dominował taki pogląd, że w ogóle, kiedy były podejmowane jakiekolwiek decyzje konsumenckie, to szło to według takiej zasady poznaj, poczuj, zrób, czyli najpierw był ten element racjonalny, prawda, później ta pojawiała się gdzieś tam emocja, a dopiero później to działanie. No ale okazało się, że tak nie do końca, nie do końca jest i bardzo często to właśnie ta emocja, która towarzyszy doświadczeniu zakupów, ona jest czymś, co właśnie determinuje te nasze zachowania. Uwierz, aby zrozumieć, zrozum, aby uwierzyć. <głos> tak. <głos> w marketingu zrobili z tym trochę coś, coś innego. Ale no, no tak, w sensie wydaje mi się, że jest to. Nieważne, czy mówimy właśnie o właśnie tych drobnych mikroprzedsiębiorcach, czy mówimy o jakichś największych światowych przedsięwzięciach, to uzupełnienie tej przestrzeni, którą robimy. No, duży kwantyfikator, ale dobrą muzyką, no może być tą różnicą, którą, która cię wyróżni na palecie i przestrzeni całej twojej konkurencji, bo, bo może będziesz tym barberem, do którego wracam, bo jest tam muzyka klasyczna. No właśnie. I, to, I czy muzyka i to, klasyczna? Też, jakby, jak rozumiem, kojarzy się z czymś premium, kojarzy się z czymś luksusowym. No tak, już tutaj nie będę pana pytać o stawki, jakie pan <gry> musi za tę markę premium y, zapłacić, bo, bo zazwyczaj jest tak, że właśnie muzyka klasyczna jest wykorzystywana do budowania takiej marki premium i wiąże się to również z cenami, że łatwiej, y, z wysokimi cenami, że łatwiej konsument jest w stanie przetrawić wysokie ceny. Dlatego między innymi właśnie, że, że miejsce, w, do którego yy, przychodzi kojarzy mu się właśnie z, takim, z, takim, z taką wysoką półką, czyli z produktem, który gdzieś tam na tej wysokiej jest półce leży. Taki, jest to jakiś taki efekt zakotwiczenia po prostu, że jakby słyszę muzykę klasyczną i wydaje mi się, że to jest Chopin, ale się na tym nie znam, więc może to jest Chopin, a może Mozart, a może jakiś ktoś inny. Ale to na pewno jest coś premium, bo oni chodzili w drogich strojach, bo mam kalkę w głowie, że muzyka klasyczna wyglądała tak a nie inaczej, że istnieje od kilkuset lat. I ja to przeżyłem w pociągu. Bo w polskich kolejach Express Intercity Premium leci muzyka klasyczna. Jak się wchodzi, to jest taki piękny piękny sound. I jak pojechałem do Szkocji i byłem w pociągu w Szkocji, to mi tego brakowało. I się czułem, jakbym jechał i tam zapłaciłem za ten pociąg więcej, oczywiście. I też przy liczeniu na jakby złotówki i tak dalej, ale, ale po prostu to była, to była droższa, droższa usługa. I pomyślałem sobie, że polskie koleje w sensie PKP zrobiło to doskonale. No tak, no, tutaj mówimy o Nokturnie, prawda? Noktór S. Duropus 9, numer 2. Tak, tak, tak? Tak, no. I, tak, I to jest właśnie ten utwór, którego początkowe takty y, zostały wykorzystane y, w marce tej premium, y, marce pociągów. I rzeczywiście jest tak, że. Y, Tutaj właściwie te dwa efekty, yy, można by powiedzieć, tej kierowanej stymulacji, kierowanej asocjacji są wykorzystane doskonale, dlatego że do, Nocturne jest co do zasady utworem, jest to pieśń nocy, prawda? I jest to utwór bardzo wolny, spokojny. Yy, I teraz, yy, kiedy wpadamy do pociągu, wchodzimy do pociągu, no to jest oczywiście od razu budowana taka atmosfera relaksu. Yy, Pewnie gdzieś tam też podświadomie bezpieczeństwa, że możemy wreszcie usiąść, prawda, wyciszyć się i spokojnie dotrzeć do celu. Ale też tutaj ten wątek polskości się pojawia, bo rzeczywiście jest to muzyka Chopina, prawda, czyli powiedzmy kompozytora, który najbardziej kojarzy się chyba z Polską. I jednocześnie jest to właśnie muzyka klasyczna, więc ta marka premium, więc rzeczywiście tutaj koleje wykorzystały bardzo dobrze ten utwór oryginalny jako dżingiel, natomiast też on jest mocno eksploatowany i to też jest tak, że pasażerowie, którzy podróżują, mają do zaliczenia bardzo długą trasę, oni w pewnym momencie czują się znużeni i bardzo często w ogóle... Zwłaszcza w sytuacji, kiedy są konkursy szopenowskie w Polsce, e, pojawia się, przetacza się taka dyskusja przez media na temat tego, czy można zajeździć Chopina, tak mówiąc kolokwialnie. E, I. E, no, niestety jest akurat tak, że w tej marce pociągów można wgrać tylko jeden utwór. Z tego co wiem, jest tutaj problem techniczny, bo były pomysły, że może jakby dołożyć inną muzykę, że może to jakoś y, można by powiedzmy urozmaicić, że Chopin, ale powiedzmy. Jak szybko z Chopina przeszliśmy do tego problemu technicznego, tak, czyli tak. Naj no największego no wizerunku właśnie, PKP? No właśnie, wizerunek PKP, no ale niestety no, ten wątek gdzieś tam do tego nas, do tego nas prowadzi. Y, natomiast myślę, że ta marka generalnie bardzo dobrze tutaj zadziałała, aczkolwiek są zwolennicy i przeciwnicy takiego, takiego rozwiązania. I to rzeczywiście zawsze będzie tak, że um, um, że dla jednych będzie to profanacja, a dla drugich będzie to bardzo dobre rozwiązanie. I to oczywiście ja zawsze staram się jako naukowiec w sposób obiektywny spojrzeć na jakieś rzeczy, które nas otaczają. Staram się zrozumieć różne mechanizmy no i staram się też zawsze przytaczać opinie. Zwolenników i przeciwników takiego rozwiązania, bo myślę, że na tym to wszystko powinno polegać, że jednak ten ogląd powinien być taki w miarę, w miarę powiedzmy obiektywny, pokazujący różne, różne jakby rozwiązania. No i też musimy pamiętać o tym, że na przykład w tej marce pociągów zostały wprowadzone strefy ciszy i też jakby można kupić bilet yy, i podróżować w komfortowej strefie ciszy. A tam to też leci ta muzyka. Też? Też jest takie... Też tak. jest ten, no zawsze no, to jest, w a, no się. właśnie, czyli to jest, to jest taki raczej dżingiel, prawda? W kategoriach dżingla możemy powiedzieć. Ale tam jest jeszcze lepiej, bo tam nikt nie mówi. Mm -hmm. I tam słychać ten dźwięk. Tam nie ma dzieci, nie szeleści. <laughs> tak, tak. Ale czy można zajeździć, zajeździć Chopina? To bardzo mi się <laughs> podoba. No bo jest to muzyka klasyczna, romantyzm, domena publiczna. I czy to jest sprytny zabieg? Tak pytam, w sensie... Jak ja się z tym stykam, zderzam, to mam poczucie, że muzyka klasyczna zawsze pomaga, ale w pewnym momencie ludzie są trochę chyba tak zbyt zuchwali, że to jest to jednak domena publiczna, więc można sobie użyć wielu utworów i po prostu ją mieć u siebie, tylko czy to e, też nie powinno być jednak przeplatane czymś innym, że nie możesz być kojarzony tylko z czymś, co jest muzyką klasyczną, bo w końcu może będziesz właśnie znużony, w sensie e, twój konsument będzie znużony, będzie już miał trochę tego, e, trochę, trochę tego dosyć. Je, jaka, jest, e, jaka jest pani opinia na temat, e, na temat tej muzyki klasycznej? Gdzie leży ta granica hmm. dość? Ha, chciałabym to znać, tą granicę i odpowiedź. Myślę, że to nie jest takie Powiedzmy, prosta odpowiedź na to pytanie, więc ja tutaj jestem daleko od tego, żeby, żeby jakoś definitywnie powiedzieć, że tutaj jest granica i dalej nie idźmy. Nie, no tak nie jest. Więc wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć jako nadawcy, i mi się wydaje, że rzeczywiście tutaj taki namysł nad tym, co my chcemy osiągnąć. Jest, jest istotny, bo, bo w ogóle zastosowanie muzyki w przestrzeni komercyjnej, w przestrzeni publicznej, jest takim przykładem. Mówimy o tym, że to jest tak zwana pragmatyczna komunikacja muzyczna, czyli my tutaj jesteśmy nastawieni na efekt. I też się jakby bardzo często przyrównuje to, znaczy mi bardzo podoba się taka, takie przyrównanie, że to jest trochę tak, jak byśmy grali w kręgle. Mamy tą kulę w postaci muzyki, rzucamy. I teraz te kręgle się przewracają, i teraz jakby pytanie, co my chcemy osiągnąć, prawda? Jak my chcemy sobie te klocki poukładać? Bo, bo myślę, że z muzyką to też jest tak, że jest tutaj taka przewrotność w tym wszystkim, że nam jako nadawcy może się coś wydawać, że my jakby zaplanujemy strategię i to wszystko powinno tak, a nie inaczej zadziałać, a ten konsument zupełnie inaczej zareaguje. Też jakby musimy brać to pod uwagę. Bo może być na przykład tak, że akurat ten Nokturn Chopina to kojarzy mu się, nie wiem, z, z bliską osobą, która, z którą się ta osoba rozstała, na przykład. Tak? I wtedy jakby te indywidualne doświadczenia będą decydować o tym, że niekoniecznie będzie się tutaj e, ten cały łańcuch wydarzeń, o których wcześniej mówiliśmy, że to się nie tak potoczy, jak my byśmy sobie wyobrazili, tylko że za, zupełnie inaczej się to potoczy. Więc też tutaj nadawca powinien mieć świadomość, firma, zakład usługowy powinien mieć świadomość tego, że, że różne rzeczy mogą się zadziać. Więc ja myślę, że tutaj bardzo ważną kwestią jest takie monitorowanie na bieżąco, żeby nie zostawiać tego, powiedzmy. W ogóle w jakiejś takiej próżni, że coś zrobiliśmy i już jakby odhaczone. mamy gotowe, odhaczone. Tylko że rzeczywiście należy tutaj się zastanowić, czy te efekty są osiągane, czy nie. Czyli gdzieś tam taka y, mierzenie tej skuteczności, w ogóle zbadanie, jak ten konsument w ogóle, jak ten słuchacz się w tym wszystkim odnajduje, jest ważne. I to jest w ogóle problem, taki szerszy problem w ogóle wzornictwa akustycznego, tak zwanego, czyli jak to wszystko zaplanować, jak zaplanować tą przestrzeń, również komercyjną, żeby rzeczywiście ten słuchacz czuł się dobrze w tej przestrzeni, bo mi się wydaje, że to jest chyba klucz do sukcesu że w ogóle jakby w jakiejkolwiek przestrzeni no to jednak dążymy do tego żeby ten słuchacz czuł się dobrze żeby był osiągnięty ten tak zwany dobrostan słuchacza i to powinien być punkt odniesienia my oczywiście jako marka możemy sobie tutaj e, tak kreować tą przestrzeń że jednych będziemy przeciągać a drugich będziemy wyganiać Czytaj na przykład, nie wiem, marki odzieżowe dla młodzieży, gdzie po prostu jest. Właśnie o tym pomyślałem. No Dokładnie o tym pomyślałem tak. przed sekundą, że są to tak zwane, nawet nie wiem, jak to się nazywa w sumie. Takie sklepy ze sneakerami, gdzie mhm. zawsze leci jakiś trap, taki. Cięższy hip-hop, z reguły anglojęzyczny. Ja tak nawet lubię oglądać buty, ale niespecjalnie lubię być w sklepie, gdzie leci taka muzyka, bo nie, nie umiem być w takim sklepie. No właśnie i tutaj pewnie pana zmartwię, że pewnie nie jest pan grupą docelową, tak? I to jest tak, że... Yy właśnie jedna przestrzeń będzie nas przyciągać, bo będzie to przestrzeń, która, która będzie kierowana do, do danej grupy docelowej, a druga będzie nas odpychać. I, I też, ja oczywiście też mam wiele takich przykładów w swojej głowie na temat moich jakichś tam powiedzmy wyborów, gdzie wiem, że w dana marka serwuje muzykę bardzo głośną, na przykład, że jest ta przestrzeń, która nie do końca będzie mi odpowiadała że na przykład, nie wiem, czuję się podirytowana i wtedy jakby wiem również jako naukowiec, że zadziała mechanizm ucieczki, prawda? Czyli odpala się taki bardzo prosty mechanizm odruchu pnia mózgu, że jak jest za głośno, jak czujemy się niekomfortowo, to po prostu uciekamy, wychodzimy z danej przestrzeni. Więc tutaj myślę, że Osoba, która będzie kreować daną przestrzeń, która będzie o tym myślała, na przykład właśnie właściciel danego lokalu, powinien mieć to na uwadze, że muzyka może przyciągać, ale mo może też również e, wykurzać, że tak powiem, klientów i sprawić, że nie do końca oni wrócą. I zastanawiam się, na ile to jest celowe, bo wydaje mi się, że w tych sklepach, w których leci właśnie taki mocny, ciężki hip-hop, trap i inne tego pochodne, to często wydaje mi się, że, 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 że jeśli to jest jakiś jed, jeden sklep, że to nie jest sieć bo wierzę, że w Londynie, wchodząc do wielkiego centrum, gdzie są tylko takie sklepy, to przypuszczam, że ktoś, ktoś może o tym wiedzieć i to może być celowe, ale jeśli robię to, nie wiem, w Krakowie, w, w, w po prostu jakimś takim jedno, jednym lokalu, no to wydaje mi się, że to jest jednak kalka, że po prostu widzą, że w Londynie tak puszczają, czy w Nowym Jorku, to zróbmy też to u nas i, i nikt nie robi tam, nie wiem, no, badań, czy nikt się nad tym nie zastanawia, po prostu puszczamy głośno danego, dany gatunek, ale Chciałem zapytać już od, od, od kilku minut, jeśli byłbym właścicielem dużego komercyjnego brandu, to czy mogę jakby zamówić takie badania? Czy mogę, nie wiem, skierować się do pani, czy do, czy do kogoś, kogo pani zna, żeby zrobić badanie na temat tego, czego ja potrzebuję w ogóle w promocji mojego brandu, który, znaczy marki, który produkuje lody? Na przykład na Patyku. No tak, ja, ja myślę, że taka współpraca między w ogóle środowiskiem naukowym a, a środowiskiem komercyjnym jest pożądana i to jest coś, co rzeczywiście jeszcze moim zdaniem w Polsce leży. I o ile znowu tutaj uciekam się do tego, co dzieje się u naszych zachodnich sąsiadów, o, o ile w Londynie rzeczywiście taka współpraca naukowa między, i w ogóle współpraca między naukowcami a, a różnymi brandami jest na porządku dziennym, o tyle w Polsce chyba tak jeszcze nie do końca mam wrażenie. Także to jest rzeczywiście taka, taka chyba trochę melodia przyszłości w Polsce, bardzo ważna. Bo, bo chyba nie można tutaj polegać na intuicji i tego, co nam się wydaje, tylko rzeczywiście należy dosyć dobrze taką strategię audiomarketingową określić. Ja tutaj mówię oczywiście o sytuacji, kiedy dążymy do powiedzmy bo nie chcę tutaj mówić, że takich badań się nie prowadzi w Polsce bo oczywiście firma, która w Polsce jest monopolistą, jeśli chodzi o taką największym dostawcą usług audiomarketingowych. Ona, z tego, co wiem, takie badania też prowadzi, ale rzeczywiście, jakby ta firma reklamuje się tym, że dostarcza muzykę właśnie tą nieoryginalną. No i teraz jakby pytanie, co, co, czy te marki rzeczywiście, które chcą współpracować, co one chcą osiągnąć, tak? bo jeśli dążymy do jakiejś takiej oryginalności. No, ale to są, to są tu przepraszam, że wejdę w sensie, mhm. on taki dostawca może być największy. Mhm. Ale bazuje na tym, że w Polsce był komunizm. I no, pokolenia to... ludzi jeszcze tego nie wykształciły, bo ja mhm. na przykład nie chodzę do galerii handlowych. Tak. Moi no przyjaciele i... nie chodzą do galerii handlowych. No ja też staram się unikać. Bowiem, panie, powiem pani więcej, same galerie handlowe zaczynają być kwestionowanym konceptem. Dlatego powstają w Warszawie fabryki Norblina, elektrownie Powiśle, browary warszawskie. To nie jest już wielki, wielka galeria handlowa, gdzie się wchodzi po korytarzu i, i się chodzi do, dookoła i, i się zachodzi do, do różnych, do różnych mniejszych lokali, tylko tam się mieszka, chodzi na siłownię, tam się ma jakieś wykłady, tam się ma sale biznesowe i przy okazji fajne sklepy, w których można, w których można, e, można coś kupić. Więc wydaje mi się, że jeśli nawet, jeśli on jest dzisiaj największy, to to jest. To może być krótkowzroczne. No tak, ale tutaj ja myślę, że ja też nie chciałabym wchodzić w jakieś takie dobrze, powiedzmy, dobrze. Y, y, nie wiem, w może w krytykę, czy w jakąś polemikę tej strategii, która, która jest stosowana właśnie w, w tym, właśnie w tej firmie. Natomiast faktem jest, że działalność tej firmy no, zaczęła się właśnie po, po upadku komunizmu. Był jeden klient, a później jakby to wszystko się bardzo szybko, bardzo szybko rozrosło. Także tutaj już jakby abstrahując od tego, jak, jak to wygląda obecnie w Polsce... Rzeczywiście ja myślę, że ta y, pałeczka leży po stronie marek, tak? I po, po stronie marek i jakby chodzi tutaj mi o to, żeby marki miały świadomość tego, że muzyka może być bardzo takim silnym narzędziem oddziaływania. I że to można zweryfikować, prawda? Że można przeprowadzić badania na temat chociażby spójności muzyki z wizerunkiem marki, to jest też dosyć istotne. Trzeba również pamiętać o tym, że ten odbiorca się bardzo zmienił i o ile kiedyś takim łatwym, myślę, takim emblematem była kwestia preferencji muzycznych i to, jaka, jak. Jaką muzykę dany odbiorca preferuje. O tyle teraz jest to dosyć trudne, jak mi się wydaje. Zastosowanie właśnie takiej koncepcji, że preferencje muzyczne grupy docelowej to nam właściwie wszystko załatwią, bo tak nie jest. Współczesny odbiorca charakteryzuje się tak zwanym omniworyzmem muzycznym czyli mówimy tutaj o tak zwanej wszystkożerności. I to jest trochę tak jak z kuchnią, prawda? Że ja mogę powiedzieć: No, okej, okay, lubię kuchnię polską, ale lubię czasami włoską, a czasami lubię, nie wiem, chińską. I teraz, w zależności od sytuacji, e, jestem wszystkożerna, tak mówiąc kolokwialnie. I tak samo jest z muzyką. Jak ktoś mnie zapyta e, o moje preferencje muzyczne, to naprawdę mam kłopot, żeby powiedzieć, wymienić na przykład jeden gatunek muzyczny, który będzie jakoś tam mnie opisywał jako osobę. I myślę, że większość współczesnych odbiorców jest właśnie takich, takimi wszystkożercami muzycznymi. To jest tak zwana muzyka środka. Ostatnia. Muzyka środka, ale też oczywiście powiedzmy, no, mogę powiedzieć, nie wiem, muzyka klasyczna i jakby podać konkretnych kompozytorów, ale też czasami, nie wiem, Guns N' Roses na przykład, mhm. tak? czyli, czyli jakby tutaj różne mogą się pojawić, w zależności od sytuacji, różny rodzaj muzyki może być preferowany. I, i mi się wydaje, że to jest właśnie też ten taki problem, że do tej pory firmy audiomarketingowe rzeczywiście myślały o muzyce w kategoriach tego gatunku muzycznego, że to było coś, co załatwia sprawę, ale to tak nie jest, prawda? Znaczy, bo żyjemy w świecie, w którym subkultury, w sensie, bo pani mówi o gatunkach muzycznych, ale to ogólnie kultura, jako przestrzeń, w którą tworzymy, w której się poruszamy, nie jest. Jak to powiedzieć? Ja. Mam taką samą odpowiedź jak pani. Ja nie słucham jednego gatunku muzycznego. Kiedyś wydawało mi się, że słucham polskiego hip-hopu. Ale później jak moi ulubieni hip-hopowcy zaczęli nagrywać muzykę z gwiazdami pop, takimi pierwszorzędnymi gwiazdami pop, no to nie mogę powiedzieć, że słucham hip-hopu. Słucham hip-hopu i popu. Bo nagle z, z, przez serwisy streamingowe, przez, przez, przez YouTube'a zaczęły mi wskakiwać też te piosenki z innego gatunku. I doszedłem do takiego punktu, że ja lubię posłuchać hip-hopu i lubię posłuchać popu i lubię posłuchać R&B i lubię posłuchać jazzu i lubię posłuchać wszystkiego. Jakby uważam, że nie ma subkultur. Ludzie lubią pobyć w subkulturze przez jakiś czas, ale nie znam człowieka, który by słuchał tylko hip-hopu. Dlatego, że ludzie, którzy tworzą hip-hop, nie tworzą tylko hip-hopu. W sensie musisz się zamknąć w archiwum i słuchać czegoś co było nie wiem 40 lat temu i i, w, i wtedy okej, okay, może znajdziesz punk. Ale jakby dzisiaj jakby nie istnieje punk per se, jako wydzielony granicami, grany na jakimś festiwalu, w którym jest tylko taka muzyka, bo jest to bardzo duża nisza według mnie. Jakby świadczy to, w dzisiejszym świecie świadczyłoby to o pewnego rodzaju zamknięciu na, na, na jakiś bardzo wąski wycinek e, pop, polskiej popkultury, jeśli słuchamy kogoś, kto dzisiaj chciałby coś takiego robić, bo wydaje mi się, że jest to ślepa uliczka. I, I brandy to rozumieją, że jest muzyka środka, każdy słucha wszystkiego po trochę. Bo ja, ja, ja kocham się zachwycić jakąś metalową ekipą, czy jakimś nowym jazzowym odkryciem, ale wiem, że tam nie ma słuchaczy, którzy słuchają tylko tego, bo, bo to są często moi znajomi, którzy, którzy słuchają równo, równocześnie wszystkiego, wszystkiego innego dookoła. Tak, i, i tutaj właściwie też z pomocą nam przychodzi taka bardzo ciekawa koncepcja. Nazywa się to psychobiologiczną koncepcją preferencji muzycznych. Mhm. I chodzi tutaj o to, że właściwie w, na zasadzie takiej odwróconej litery U możemy przedstawić to, jak, jakie cechy powinna mieć muzyka, żebyśmy my ją preferowali. I jak popatrzymy na tą odwróconą literę U, to, to jest tak, że muzyka, którą najbardziej preferujemy, tak, która ma pik właściwie, to jest muzyka, która jest średnio złożona, średnio przewidywalna. I, I właściwie tutaj ta muzyka środka to jest trochę taka odpowiedź. Oj, do, do, dociera, a, dociera do mnie, dociera, dociera do mnie, co, co tak, pani powiedziała. Tak, no właśnie. <laughs> że to jest takie właśnie średnie. Ani nie jest zbyt zaskakujące, ani nie jakoś tak może specjalnie nowe. Tylko jest to średnie. tak? I teraz oczywiście. Ta literka uwędruje z czasem, to znaczy ona jest inna u słuchacza młodego, inna u osoby, która ma już te doświadczenia muzyczne, czyli jest ta właśnie zmiana tego doświadczenia muzycznego i zmiana właśnie to nam się powinno przesuwać. No i ja zawsze mam problem, jak się zastanawiam nad różnymi gatunkami muzycznymi, bo tam jest jakby jeszcze pojawia się wątek stopnia skomplikowania muzyki, na ile ona jest skomplikowana. Mhm. Gitara jest dobrym przykładem, że jeśli gitara jest mało skomplikowana i nie chce być na froncie i angażować wszystkich dookoła, to ma większą szansę, że poleci w radiu. Bo jeśli gitara jest mocna i, i, i są naprawdę cuda wyczyniane na niej, wspaniałe cuda oczywiście, to jest, jest bardziej skomplikowana i często odrzuca że jakby te gitarowe brzmienia, takie mocne rokowe brzmienia w dzisiejszym świecie nie mogły być za mocne, żeby leciały gdzieś w takiej właśnie prze, przestrzeni. Ostatnio byłem na koncercie Muzeum Warszawskiego, 80. rocznica powstania Warszawskiego i, i, i tam był koncert, na którym artysta zagrał cover, zdaje się, w mocnym gitarowym brzmieniu. I no, no, naprawdę, 20 osób wokół mnie wyszło na chwilę i wróciło, po, jak, się, jak się to skończyło, że to był ten jeden mocniejszy, mocniejszy utwór, mimo że podobne instrumenty grały tam przez cały, przez cały koncert. No właśnie, czyli, czyli gdzieś tam ta odwrócona litera U trochę nam pokazuje, jaki jest ten środek, prawda? Co, co... A inna sprawa jest taka, to jest znowu jakby kolejna teoria, mówiąc, to jest tak zwana teoria prototypiczności, że lubię to, co znam, prawda? To, co jest prototypowe, to, jest to co jest typowe, tak. I to jest y, może nie tyle pułapka, ile po prostu nasz umysł tak działa, bo to jest, to, to jest koncepcja, która. Gdzieś tam wynika z psychologii poznawczej, z tego, jak w ogóle postrzegamy świat, że lubimy mieć jakieś takie schematy, lubimy, lubimy mieć uporządkowany świat po prostu wokół siebie i to jest związane z tym, jak funkcjonuje nasz umysł. No i, no i tutaj, jakby oczywiście w te pułapki powiedzmy, czy w te mechanizmy możemy, możemy wpaść jako słuchacze. I myślę, że w ogóle ta świadomość tych mechanizmów jest dosyć ważna. Więc jeśli jesteś nadawcą, no to powinieneś jakby też jakby mieć świadomość, że takie mechanizmy są i, i rzeczywiście no jest to, pytał pan właśnie o to w jaki sposób, czy, czy można takie badania zamówić, ja myślę, że coraz więcej będzie takich, takich prób w, w współpracy między tym środowiskiem powiedzmy naukowym, a komercyjnym i ja się z tego bardzo cieszę, bo uważam, że to trochę odczarowywuje mit tej muzykologii, która gdzieś tam zazwyczaj kojarzy się z pracą w jakiś archiwat na, w archiwach nad reko, rękopisami na przykład jest to taki inny wymiar w ogóle Ale to jest trochę muzyki. jak z filozofią jak mm -hmm. mówisz filozofia to ludzie cię pytają o Arystotelesa, Platona jak ktoś zapytał o Plotyna to już wiesz że coś wie a to w ogóle nie o to chodzi. W sensie w dzisiejszym świecie nowych technologii, zmian społecznych, jakby mu, nawet na rynku praw autorskich czy muzyki, to, to są po prostu wyzwania, które no, muszą rozwijać tą naszą, tą naszą działkę. Nawet ZAIKS, Stowarzyszenie Autorów ZAIKS teraz powołało ZAIKS Lab do, 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 do badania i... Obcowania, rozmawiania z, z nowymi technologiami w, w, w muzyce, w prawach autorskich. Eee, to są zagadnienia stricte filozoficzne. Jakby sztuczna inteligencja jest zagadnieniem stricte filozoficznym. Dzisiaj to jest jakaś pewnego rodzaju furrora, na wydziałach filozoficznych nikogo to nie dziwi, bo nad tym się zastanawia od dziesiątek lat, czym jest sztuczna inteligencja. Czy Toster to już jest sztuczna inteligencja? No bo on wie, że ma się wyłączyć. No nie jest w sensie to trochę podpuszczam, ale. Jakby, no jest ta, ta debata i wydaje mi się, że piękne czasy przed muzykologami. No, ja, też mam, ja też mam taką nadzieję i rzeczywiście mnie w ogóle kręci taki aplikacyjny y, wątek w muzykologii, czyli to, jak te badania, y, powiedzmy teoretyczne, naukowe, w jaki sposób można przekuć te wyniki na. Na, po prostu na polepszenie funkcjonowania człowieka w tym dzisiejszym świecie. No i chociażby muzykoterapia myślę, że też jest takim bardzo ciekawym, taką ciekawą działką, gdzie, gdzie również muzykolodzy mają wiele do powiedzenia. To jeszcze zapytam o tą muzykoterapię za chwilę, ale chciałem zapytać o, o pani ocenę wpływu globalizacji na rynek w Polsce albo w tej części Europy, bo wydaje mi się, że jest to jeden z niewielu pozytywnych wpływów, jaka jakie, jakie globalizacja może mieć, e, na przykład no duże brandy, które na Zachodzie robią, w sensie w Ameryce robią wielkie kampanie z topowymi artystami, później przychodzą do Polski, przenosząc te standardy, bo każdy klient komercyjny ma tak zwany global, czyli kogoś w Londynie, albo w Nowym Jorku, albo, albo w San Francisco, kto mówi, hej, macie robić tak i tak na całym świecie i dzięki temu w Polsce można zrobić dużą kampanię, Taką komercyjną, za duże pieniądze, z dużym, albo nawet czasami niedużym, ale polskim artystą, że oni chcą robić te kampanie z dużymi artystami, ale przywożą ten, ten sposób myślenia, tak. ale już nie przywożą tych artystów. Czyli ten know-how nazwijmy to, ten tak. cały background. Tak. I powiedzmy. dzięki temu dochodzi mhm. do synchronizacji, dochodzi, tak. do, dochodzi do, do jakichś takich sztandarowych współprac z, z polskimi artystami i ja to oceniam pozytywnie. A jakie jest pani spojrzenie na to? Myślę, że jeśli są to pozytywne wzorce, to, to jak najbardziej. I w kontekście w ogóle funkcjonowania muzyki w przestrzeni publicznej, ja myślę, że w ogóle jest ważna dyskusja. To jest też jakby w ogóle ten nurt ekologii akustycznej to jest coś, co przywędrowało do nas z Kanady, ze świata zachodniego. I w ogóle myślenie o, o jakości przestrzeni akustycznej to jest, myślę, że też taki efekt globalizacji. Wcześniej mówił Pan dużo na temat tego rozwoju technologicznego, w jaki sposób te wszystkie zmiany wpłynęły na, na, na świat, na, na ten świat muzyczny. I ja tutaj się zgadzam też w stu że rzeczywiście ten rozwój technologiczny no, bardzo wpływa na to, jaka ta muzyka tła jest, jakie to środowisko akustyczne jest, więc zgadzam się, że tutaj rzeczywiście globalizacja. Ma pozytywy i negatywy, bo oczywiście też jest czasami tak, że implementowane są takie rozwiązania, które nie do końca są dobre, I więc, więc tutaj oczywiście e, taka filtracja tych różnych rozwiązań i, przez, i spojrzenie na to przez pryzmat polski jest niezwykle ważne. I to, że na przykład właśnie może warto zainwestować w polską muzykę, prawda? Tutaj oczywiście przypadek Chopina no jest taki szczególny, ale możemy pomyśleć również o muzyce takiej oryginalnej, która będzie pojawiała się w różnych lokalach usługowych, która będzie właśnie, e, właśnie tą oryginalną muzyką polską. Czemu nie? Jakby można pójść jakby w takim kierunku, w taki sposób to wszystko tworzyć, bo no jesteśmy, funkcjonujemy na rynku polskim. E, więc tutaj jak najbardziej powinniśmy właśnie z tych lokalnych rozwiązań korzystać. E, to chciałbym jeszcze przejść, bo i tak długo już rozmawiamy, ale nie, nie, umiem, nie umiem skończyć z Panią rozmawiać. E, mhm. e, chciałbym przejść do tych tematów, e, na świecie się to nazywa szeroko rozumiany wellness, e, czyli różnego rodzaju jakby zdrowie, dobrobyt, polepszanie. E, czy to jest... E, m, to jest pytanie otwarte z mojej strony, ale czy to, czy to jest w ogóle prawda? Czy to te wszystkie częstotliwości, które mają uruchamiać czakry i... Nie wiem, 432, tak? Dobrze pamiętam. Herce. Jakby znam polskich artystów, tutaj rozmawiałam z Pawbicem, który, który, który jakby nagrał płytę i wszędzie w opisie jest, jest napisane, że to jest właśnie ta lecznicza, czy, czy, czy no nie wiem, nie, nie, nie mam dobrych słów, żeby to nazwać, ale czy to, czy to wszystko działa, czy to wszystko może działać? I ja nie mam żadnej tazy w tym, natomiast wiem, że pani już tutaj powiedziała o jakichś muszkach, rdzeniach. Też, też nie odpowiem panu, bo wydaje mi się, że tutaj też nie ma co za bardzo czarować, że no bo w ogóle strój muzyczny, mówimy tutaj o kwestii stroju muzycznego to jest coś, co zmieniało się przez lata yy, i właściwie co epoka to inny strój muzyczny. Właściwie dopiero w 1939 roku został ten strój 440 Hz wprowadzony, więc jest to coś, co się zmienia. Natomiast co my wiemy? Wiemy to, że na, nawet na poziomie komórkowym e, nasz organizm dostraja się do e, częstotliwości, e, czyli generalnie jest ten wpływ muzyki. I moim zdaniem tutaj nie ma dużego znaczenia, o jakim my stroju mówimy, tylko raczej jakby jest taka ogólna tendencja, że nasz organizm po prostu rezonuje. Więc ja tutaj byłabym daleka od takiego, no powiedzmy jednoznacznego określenia, że dany strój to jest po prostu jakaś tam powiedzmy 32, magia data, 432, bo, bo to jest wydaje mi się po prostu kwestia jakiejś takiej fizjologii. Tak? I na poziomie komórkowym rzeczywiście, nawet na poziomie komórkowym ta, ta synchronizacja jest i to jest na przykład wykorzystywane... W neuromuzykoterapii, kiedy na przykład nie wiem, są osoby, które mają problemy z nie wiem, jakieś poudarowe, chodzi o to, żeby na przykład zaczęły poruszać się sprawniej, no to wtedy wystarczy włączenie metronomu, żeby właśnie na zasadzie tego wodzenia akustycznego te parametry fizjologiczne dostroiły się do organizmu, do, do muzyki i wtedy jakby ten człowiek zaczyna chodzić w Ale rytm. Mówi pani teraz o psychice, czy o, Nie, mówię fun o, o funkcjonowaniu o, mówię komórek? mówię w ogóle o układzie motorycznym. Prawda? Okay. O układzie motorycznym. Czyli, czyli to jest tak, że rzeczywiście no, jest na poziomie takim bardzo elementarnym, na poziomie fizjologicznym, możemy zaobserwować właśnie taką, taką reakcję dostrojenia organizmu do, do, do parametrów muzycznych. I to jest fakt, tak? To jest, to jest fakt. Bo na końcu Muzyka jest dźwiękiem, falą dźwiękową. Jakby fala dźwiękowa jest w stanie poruszyć moje, moje komórki, moje ciało, jest w stanie, tak jak dotyk, w zasadzie fala dźwiękowa, jest w stanie złamać drzewo, jeśli jest wystarczająco mocna. No tak, ale. Jest w stanie mieć fizyczny wpływ na, na, nasze, na nasz organizm. I zawsze się zastanawiałam, jak to jest, że jak ktoś ma raka, to jeździ się naświetlać, a nie jeździ się nagłaśniać. Hmm. No tak, ale cała, cała w ogóle tutaj też taka koncepcja yy, oddziaływania właśnie chociażby ultradźwiękami, prawda? To, to jest też jakby takie, taka próba, czy regenerowania jakichś tkanek, yy, to, jest, to jest właśnie próba wykorzystania dźwięku. Natomiast ja tutaj nie jestem ekspertem, więc ja nie chcę yy, jakiś, no nie wiem. Recept dawać. Natomiast to, co mogę powiedzieć, ponieważ też mamy jako muzykolodzy doświadczenie ze współpracy z fundacją, która zajmuje się wspieraniem osób onkologicznych, no to jedno jest pewne, że muzyka w ogóle interwencje muzyczne na pewno wspierają terapię. I jeśli myślimy tutaj o takiej psychoonkologii, że chodzi o oddziaływanie właśnie na ten dobrostan pacjenta, no to muzyka tutaj odgrywa bardzo ważną rolę, czyli można z jednej strony działać w sposób taki krótkofalowy, na konkretnych zajęciach jesteśmy w stanie... Na przykład, nie wiem, poprawić nastrój, właśnie w sensie takim fizjologicznym, działać na odbiorcę, ale też możemy wywołać efekty długofalowe, czyli na przykład, nie wiem, zaciekawić. Osobę danym tematem, i później ta osoba na przykład już nie myśli o chorobie, tylko zaczyna szperać, szukać informacji na własną rękę o danym kompozytorze. I to są takie działania, które też są mi bardzo bliskie, ponieważ ze studentami muzykologii prowadzimy takie projekty w fundacji, która się zajmuje właśnie takimi sprawami psychoangologicznymi. Więc jakby wiem, że to działa. Ja głęboko wierzę w ogóle w siłę muzyki. Natomiast zawsze podkreślam, że to nie może być tak, że na przykład, nie wiem, czy to w przypadku depresji, czy w przypadku chorób onkologicznych, my tutaj zastępujemy to, to leczenie medyczne. Tylko rzeczywiście musimy pamiętać o tym, że są to takie elementy, które powinny wspierać, prawda, te, te, te powiedzmy, działania takie medyczne. I, I wtedy to ma sens, moim zdaniem. Tak, tak. Ja w ogóle też jestem gdzieś, gdzieś blisko wszystkich, wszystkich tych tematów w, w mojej rodzinie. Po prostu się wydarzyła pewna choroba i, i wiele było takich różnych pomysłów. I, i moim takim ulubionym e, ulubioną odpowiedzią właśnie na to zastępowanie jest jedzenie żurawiny, że możesz e, e, iść do szpitala, robić wszystkie te badania, leczenie, próbę uratowania życia e, i nie jeść żurawiny, a możesz jeść żurawinę. I wierzyć, że ci ta żurawina pomoże. No <laughs> I, I są ludzie, którzy mówią: no super, zrobiłem te wszystkie chemioterapie i tak dalej, i jadłem żurawinę. I tak myślę, że to wszystko tak zadziałało, bo mi było lepiej, bo tak po prostu się skupiłem na, na czymś. Ja, jakby nie, nie można powiedzieć o tym, że jedzenie żurawiny uratowało komuś zdrowie czy życie, tylko mogło mieć na przykład ten psychologiczny aspekt, że, że, że jesteśmy, nie wiem, bardziej. Pozytywnie nastawieni tak. do tego, że mamy coś, co nas jednoczy, no bo łatwiej jest żyć, łatwiej jest walczyć o to życie, w momencie, w którym wierzymy, że jest jakiś Bóg, jakiś cud, jakiś sens mhm. tego wszystkiego. Tak, no tutaj zeszliśmy na tematy bardzo poważne, ale to są rzeczywiście tematy, z którymi ja też się bardzo często spotykam. E, na przykład kwestia depresji, też, też jest to oczywiście taka, myślę. Choroba, która dotyka wielu naszych znajomych, wielu bardzo często, jakby, spotykam się tutaj z takimi pytaniami, czy jest jakaś apteczka muzyczna, którą można by zastosować. I znowu to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że. Jest jakaś uniwersalna muzyczna apteczka. Badania, na przykład, które były bardzo takie duże, badania, które były przeprowadzone w Australii, pokazały, że wiele osób jeszcze sobie, że tak powiem, dowala, słuchając nieodpowiedniej muzyki, bo po prostu nie, nie mieli świadomości tego, że muzyka, której słuchali, zamiast pomagać. Nakręca. Nakręca, tak, i, i jakby y, pogłębia ten, ten niekorzystny stan. Także rzeczywiście, ja tutaj zachęcam do takiej świadomości w ogóle, właściwie naszych, naszych odbiorców, naszych słuchaczy, że warto naszych widzów, że warto po prostu pomyśleć o muzyce w takich szerszych kategoriach. Zastanowić się nad tym, jakiej muzyki słuchamy za kierownicą. Czy powinniśmy słuchać muzyki jadąc rowerem, na przykład, bo okazuje się, że na przykład możemy podejmować bardziej ryzykowne decyzje wtedy. I wiele, wiele takich innych pojawia się zależności bardzo ciekawych. W ale naszym też życiu. Jest takie spojrzenie szersze, jak to na nas działa. Tak. Bo rozmawialiśmy o tym, jak, jak, jak to działa na klientów danej marki, ale tak. też bardzo lubię to obserwować u siebie. Jak to na mnie działa? Bo jakby wszystko jest kwestią dawki. Jakby jedzenie. Jakby można wypić tyle wody, że, że, że no, można umrzeć od, od picia wody, tak? W sensie woda nie jest śmiertelna, ale w ilości takiej, że na mnie rozerwie żołądek, jest może nas, tak samo, nie wiem, z alkoholem, tak samo z, z różnego ro, ro, rodzaju sub substancjami, jedzeniem i tak dalej. I tak samo z muzyką. Że jeśli słuchamy muzyki i widzę, że słucham tej muzyki i ona mnie tak jakoś na początku koi, Ale jak słucham jej trzeci dzień, bo jest to, nie wiem, jakiś smutny, bardzo taki dołujący tekst, to ona mi na początku daje ukojenia, ale później już mnie tak wpycha w ten dół i ja nie chcę być w tym dole, ale na początku bardzo potrzebuję posłuchać tej muzyki, bo ona mi daje to zrozumienie, że, że jak ja się czuję wysłuchany, jak się czuję, że ktoś to też zrozumiał. Na tym polega gdzieś piękno w ogóle utworu i w ogóle tworzenia. Natomiast e, warto obserwować siebie, jak to, jak, to, jak to wpływa na nas, bo czasami może lepiej posłuchać tej piosenki raz i więcej do niej nie wracać na jakiś czas, bo jest takim czymś mocnym. Ja na przykład mam taki utwór PZ Spadam, to jest taki, myślę, w moim pokoleniu bardzo legendarny utwór, który jest takim absolutnie, absolutnie lecę w ogóle w dół i nie mam ochoty iść wyżej i słucham go raz na 10 lat. I wystarczy. I wystarczy, no, bo, 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 bo nie ma sensu do tego wracać, więc... E... No właśnie, więc każdy z nas ma taką biblioteczkę muzyczną tak naprawdę, i teraz, czy to w muzykoterapii, czy to w tworzeniu strategii marketingowych, my tak do końca no nie jesteśmy w stanie jakby dotrzeć do tej biblioteczki. Musimy powiedzmy, o ile w muzykoterapii jest to łatwiejsze, bo oczywiście możemy dopytać o preferencje muzyczne, możemy dopytać w ogóle o te nasze ulubione utwory. I tak się na przykład dzieje w, w terapii osób, które zmagają się z demencją. Że właśnie próbuje się poprzez rodzinę dotrzeć do tej indywidualnej biblioteczki muzycznej, żeby wyłapać te takie kąski, które będą w stanie na przykład przywołać jakieś pozytywne wspomnienia. I to też działa niesamowicie. Niesamowite są materiały, które miałam możliwość obejrzeć. Więc jakby tutaj jest wiele takich bardzo, bardzo ciekawych wątków. I znowu wracamy do tego terminu kluczowego: świadomość, prawda? Żeby mieć świadomość, że muzyka na nas działa żeby mieć świadomość, że na przykład jak zakładamy słuchawki na przykład w centrach handlowych, no to też możemy działać na korzyść, robić na przykład zakupy impulsywne, bo taką sobie tutaj bańkę audialną wytworzymy, że właściwie będzie się ten koszyk zapełniał bardzo szybko. I to będą takie pozorne działania, bo z jednej strony na przykład chcemy się odseparować od jakiegoś środowiska, które dla nas jest niekorzystne, a z drugiej strony sami sobie taki bicz <grych> na siebie ukręcimy. Także rzeczywiście świadomość tutaj jest czymś takim kluczowym. Czy znaczy, jakby materiał psychoterapii mogłoby być coś takiego mm, słuchanie danej, danego utworu albo Powiedzmy danej, nie wiem, płyty, tak? że Ona jest cała płyta w jakimś kon konkretnym, konkretnym stylu e, muzycznym, e, ma konkretne brzmienia i, i, i jest, jest podobna, I jakby przepracowywanie pewnych rzeczy ze swojej przeszłości, albo przeżywanie nowych rzeczy z tą muzyką, po to, żeby niejako e, Przepraszam za jakieś oniryzmy, ezoterykę, ale tak, jakby zakląć ten stan emocjonalny, który mam teraz w tej muzyce, że później, tak jak pani powiedziała o tych starszych ludziach, to wydaje mi się, że, że to o to chodzi, że oni słuchali danej piosenki, danego głosu, danego tekstu, ileś lat temu już o tym zapomnieli nawet, bo po prostu ich życie się tak zmieniło i na przykład ich i, i dziecko takiego starszego człowieka może powiedzieć: O, on, on tata słuchał czegoś tam i czegoś, i później puszczenie mu tego w jakichś takich kontrolowanych warunkach możemy uruchomić nagle napływ pozytywnych wspomnień, że on jakby poczuje, poczuje ulgę psychiczną w tym nowotworowym. No, bo to no już tak, mówiłem. no że zaczyna na przykład komunikować się z otoczeniem. To jest niesamowite, że zaczyna na przykład podśpiewywać. E, kiedy ta komunikacja werbalna jest zaburzona, nagle się okazuje, że muzyka jest w stanie no, uruchomić jakieś takie pokłady pamięci, i ta osoba zaczyna się komunikować z otoczeniem. Także to są rzeczywiście takie bardzo spektakularne badania, które, czy też materiały, które głównie w Australii takie badania się robi. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe, że w, w jakichś takich ośrodkach. Opieki, po prostu się muzykoterapię stosuje jako, przepisuje się, mówiąc w skrócie, jako, jako taki element wspomagający, wspomagający leczenie, wspomagający terapię. E, także w Polsce mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do tego. No takiego. na razie rozumiem, jesteśmy na etapie zero. E, to znaczy, no może nie na etapie zero, ale e, rzeczywiście w, e, trochę tutaj, e, no chyba wszyscy wiemy, jak, jak wygląda e, w ogóle. Ta państwowa opieka medyczna, jak to, jak to niestety wygląda. I rzeczywiście takie działania, które są, które dosyć mocno wspierają, wykorzystują muzykoterapię, to są zazwyczaj działania wspierane przez fundacje, przez takie organizacje NGOsy, tak. Tak, tak. tak. Tak, także, natomiast no, środowisko muzykoterapeutów w Polsce jest bardzo, bardzo duże, tak, to nie jest tak, że, że to są jakby tematy kompletnie nie podejmowane, natomiast wydaje mi się, że tutaj jest kwestia też przekonania w ogóle tego środowiska medycznego, że warto w to wchodzić. Natomiast no, tutaj kulisy są dosyć smutne, to znaczy, że rzeczywiście lekarze, lekarze po prostu nie radzą sobie z tą, powiedzmy, taki, z taką medyczną opieką, więc w ogóle nikt nie myśli o tym, żeby wchodzić w jakieś takie... Poza, poza medyczne. Tak, tak, tak. Ja zachęcam też do dużej wyrozumiałości dla polskich lekarzy. Bo to, tak, 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 To tak. nie ja jest tutaj... tak, że ktoś jest le, nie, 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 leniwy czy nie, 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 nie. To, tam jest, ja to, tutaj... jest, to, jest, to jest błąd, błąd systemu. Po no, oczywiście, ja tutaj znam jakby kulisy, wiem, jak każdy to jest Każdy lekarz w pani powie, że jeśli tak. ma, miałby czas i pieniądze, oczywiście, to po prostu tak, by, by. Bo to by nie wtocza. jest tak, że oni nie są chętni, nie widzą tego potencjału. Tylko rzeczywiście. No, jest tutaj taki problem systemowy, z problem z, niedo, z niedofinansowaniem tego systemu. Dobrze. Nasze rozmowy trwają z reguły 30-40 minut, rozmawiamy półtorej godziny. Naprawdę? Tak, <grym> mam, mam jeszcze dużo pytań do pani, ale naprawdę <grym> musimy kończyć. W tym podcaście rozmawiamy o życiu artystycznym, bardzo często, ale staramy się rozmawiać przede wszystkim o życiu zawodowym i o pieniądzach bo trzeba odczarowywać w tym kraju ten temat. I tak jak z panią rozmawiam, to mało rozmawialiśmy o właśnie tym życiu artystycznym, o, o, o twórcach, autorach i autorkach, natomiast e, wydaje mi się, że to jest bardzo dużo biznesu do zrobienia. I na tym rynku komercyjnym, i na tym rynku e, muzykoterapii. Cały czas mam wrażenie, chcę mówić psychoterapii, ale muzykoterapii, że... I badania, i rozwój. Myślę, że jeśli ktoś ma dobry pomysł na to, jak stworzyć dobry produkt, zaangażować do tego dobrą muzykę, to to, to tutaj jest. Duże, duże pole, bo skoro Australia to robi, pewnie będzie to robić. No w Stanach wiem, że takie rzeczy już się dzieją, różnego rodzaju aplikacje, w ogóle serwisy, centra, gdzie leci muzyka w jakimś konkretnym stylu. Oczywiście twierdzą, że jest to też potwierdzone jakimiś badaniami, nie weryfikowałem tego. Natomiast myślę, że jest tu bardzo dużo biznesu do, do zrobienia, co bardzo cieszy. No, ja myślę, że tak, że jest to nisza, która jest do zagospodarowania w Polsce yy, i mam nadzieję, że. Tacy twórcy się pojawią, którzy nie będą mieli problemu z tym, że właśnie yy, muzyka będzie pojawiała się w przestrzeni publicznej. Albo wręcz, no, pomyślmy chociażby o Brianie Ino, na przykład. Tu nie trzeba jakoś tak, powiedzmy, daleko szukać. I yy, jego pomysły w ogóle z ambientem. Ambient music, music for airports. Jakby chodziło tutaj o to, żeby wprowadzić muzykę do przestrzeni publicznej. Yy, więc... A o tym i wszystkim innym w kolejnym odcinku Krajów <laughs> Akademii. Yy, tak, słowem końca. <gry> bardzo dziękuję pani za przemiłą, edukacyjną, rozwijającą rozmowę dla mnie przede wszystkim. Bardzo, bardzo dziękuję od siebie. Dziękuję oczywiście w imieniu ZAIKS Akademii, że pani się zgodziła tutaj nas zaszczycić. Bardzo przepraszam za wszystkie potknięcia, jakieś nieprecyzyjne sformułowania i, i tak dalej. Będę przemyślał swoje zachowanie. Natomiast <gry> myślę, że musimy się też spotkać jeszcze raz na bardziej kierunkowe rozmawianie o, o, o muzykoterapii i o, też o tych, o tych, o tych badaniach, które, które się dzieją i o których moglibyśmy drugi taki podcast pewnie zrobić. Także dziękuję Pani bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja również naszym słuchaczom, oczywiście przypominam, że za Akademia to również portal edukacyjny, link w opisie materiału na YouTubie bądź na Spotify. U. Zachęcamy do odwiedzania, czytania i interesowania się naszymi projektami. Pa! pa.